jednej z płyt nagrobnych są wypisane słowa, które myślę dobrze oddają to, co dzisiaj czują nasze serca. Te słowa może już kiedyś tu cytowałem, ale one dzisiaj szczególnie są aktualne. A napis na tej płycie brzmi tak. Zamknęły się ukochane oczy, spoczęły spracowane dłonie, przestało bić kochające serce. Te trzy krótkie słowa, te trzy krótkie zdania oddają, myślę, to, co dzisiaj czują nasze serca. Serca nas, którzy uczestniczymy w pogrzebie świętej pamięci Renaty Marzeckiej. Świętej pamięci Renata przeżyła na tej ziemi 73 lata. Można powiedzieć, że po biblijną miarę przekroczyła, bo Pismo Święte powie, że miarą naszego życia jest lat 70. Ona tę miarę przekroczyła. Dzisiaj, tak jak powiedziałem na początku przy świętej, z jednej strony Panu Bogu dziękujemy, a z drugiej strony prosimy o Niego dla Renaty. Ale ta chwila, ta godzina, którą teraz przeżywamy, godzina szczególnej modlitwy Wielkiej, godzina naszego takiego szczególnego myślenia, godzina ostatniego pożegnania, to taka godzina, kiedy w sercach naszych budzą się wspomnienia, sytuacje, wydarzenia, słowa, które były udziałem nas i zmarłej, którą dzisiaj chcemy pożegnać. Poprosiłem syna Łukasza, ażeby pomógł mi powiedzieć to kazanie, czyli żeby napisał kilka słów o swojej mamie. I właściwie to, co napisał Łukasz, ja jako proboszcz, znający Renatę od ponad 22 lat, mogę się pod tym obiema rękoma podpisać. Jedną z takich bardzo istotnych myśli jest to, zresztą pewnie też większość z nas o tym wie, że Renata bardzo kochała swoją rodzinę. Wyszła za mąż, jak pamiętamy, świętej pamięci Mariusza, którego żeśmy też tak uważnie Boża sprawiła, że ja przewodniczyłem czystości pogrzebowej 16 lat temu, który zginął w wypadku samochodowym. Przeżyli ze sobą wiele lat. Zrodzili czworo dzieci. Pamiętamy ten bolesny moment, kiedy mama żegnała i uczestniczyła w pogrzebie swojego dziecka. To rzeczywiście wielki ból, który trudno jest pewnie opisać czy nazwać. Bo kiedy umiera człowiek starszy, no, to mówimy tak na kolej rzeczy. Ale kiedy umiera dziecko, które ma 13 bodajże lat i obok którego właśnie włożymy drogę mamy Renaty, to co czuje wtedy matczyne serce, to pewnie trudno ująć w jakiekolwiek ludzkie, nawet najbardziej wyszukane słowa. Jak napisał Łukasz, że mama radziła sobie z przeciwnościami losu, który życie jej nie szczędziło. Bo rzeczywiście śmierć dziecka, potem śmierć męża, którego pogrzebie sama nie mogła uczestniczyć, bo leżała w szpitalu również po tym ciężkim wypadku samochodowym. Później ta choroba nowotworowa, która też wzbudzała tyle niepokoju, może nawet i lęku w sercu. I różne inne trudności związane chociażby z chorobą syna Łukasza. Bogu dziękować, że udało się tej choroby wyjść. Cieszymy się dzisiaj Jego obecnością, Jego zdrowiem. To wszystko sprawiało, że rzeczywiście Renata borykała się z wieloma w życiu trudnościami. Ale to, co napisał też Łukasz, mama zawsze patrzyła pozytywnie na przyszłość. Była do życia dobrze nastawiona. Była
delikatnym uśmiechem, tak ją przynajmniej ja zapamiętałem. I tak sobie pomyślałem, właśnie czytając tą dzisiejszą Ewangelię, że ona właśnie z tej bliskości z Chrystusem, z karmienia się ciałem Pana Jezusa, czerpała siłę do dźwigania swojego momentami bardzo ciężkiego krzyża. Bardzo się budowałem świadectwem jej wiary, bo przychodziła na mszę świętą prawie każdego dnia na 6:30. Tam pod oknem było jej miejsce. Zawsze też przystępowała do stołu pańskiego. Nikomu nic nie mówiąc, ale niewiele jest takich osób w parafii, każdej parafii, które dają tak na co dzień, a nie od święta, piękne świadectwo swojej wiary. Niektórzy z obecnych tutaj, pewnie ci co z dalsza przybyli, pewnie po raz pierwszy mają okazję widzieć nowe prezbiterium w naszym kościele. Ten wystrój to także zasługa świętej pamięci Renaty, bo jako ksiądz czasami też zbieramy pracę w czasie mszy świętej. I jak pamiętam, Renata zawsze dokładała swoją cegiełkę do tego, żeby też ta świątynia w wymiarze materialnym mogła pięknieć. I myślę, to mówię pod adresem rodziny, że możecie, kochani, być dumni, że mieliście taką mamę wspaniałą, babcię, prababcię. Gdyby żył Pan Mariusz, to mi jeszcze powiedział taką wspaniałą żonę, która tyle dobra po sobie zostawiła. Dlatego to, na co dzisiaj patrzycie i to, co myślę cieszy oczy i serca nas wszystkich, to w tym zobaczcie także jej cegiełkę. Dary jej serca, jej modlitwę, którą tutaj w kościele do Boga zanosiła, obejmując tą modlitwą nie tylko swojego zmarłego męża, ale także rodzinę, wszystkie problemy, które są, jak to w każdej rodzinie bywa. I dobrze, że Renata taki rozkładała parasol ochronny, modlitewny, właśnie na swoją rodzinę. Dobrze, żebyście ten rozłożony parasol modlitewny kontynuowali, żeby to zawierzenie Bogu dalej było. Żeby nawet kiedy przyjdą największe trudności, bo przecież nikt z nas nie wie, co nas czeka dziś, jutro, pojutrze, za tydzień, za miesiąc czy za rok, byśmy umieli ten trudny czas przeżyć godnie, przeżyć z wiarą, przeżyć z miłością i zostawić po sobie na tej ziemi dobre ślady, tak dobre, jak pozostawiła po sobie świętej pamięci Renata. Ona nie tylko chciała się modlić indywidualnie, ale także miała wsparcie we wspólnocie. Należała do wspólnoty Żywego Różańca, skąd dzisiaj te zapalone świece, wśród 20 świec, 19 zapalonych, jedna się nie pali. Ta niepaląca to właśnie wspomnienie tej zmarłej, którą dzisiaj żegnamy. Bo jak mówimy, czasami jej światło ziemskiego życia zgasło. Ale jako ludzie wiary, chociaż po ludzku wiemy, że śmierć bolesna i trudna, patrzymy na życie w perspektywie wieczności. Bo przecież, wsłuchując się w słowa tej Ewangelii, Jezus powiedział, że kto spożywa moje ciało, ma życie wieczne. I pewnie dlatego tak często Renata przychodziła do kościoła, by spożywać ciało Pana Jezusa pod postacią białego chleba. Bo doskonale wiedziała, bo to kobieta bardzo mądra, życiowa, że to życie ziemskie naznaczone chorobą, bólem, cierpieniem, różnymi trudnościami, że to życie kiedyś się skończy. Prędzej czy później, nie znamy dnia ani godziny, ale wiemy, że się skończy. I rozpocznie się życie wieczne. I
I do tego życia wiecznego trzeba się dobrze przygotować. Ojciec Leon Hagi użył takiego pięknego porównania, powiedzenia właściwie, że to spotkanie z Panem Bogiem w momencie śmierci jest najważniejszym spotkaniem w życiu człowieka. Spotkaniem, do którego człowiek powinien się dobrze przygotować. I tak jak każda śmierć, każdy pogrzeb jest swoistym nauczycielem, to pomyślmy dzisiaj, uczestnicząc w tym pogrzebie, jak my przeżywamy nasze życie, jak my realizujemy nasze życiowe powołanie, jak my przygotowujemy się do naszego spotkania z Panem Bogiem. Niektórzy odkładają spowiedź, nie wiadomo na kiedy. Niektórzy odkładają przyjęcie sakramentu namaszczenia wody, mimo że czasami wiele lat są Boże, nie wiadomo na kiedy. Żyjmy oczywiście jak najdłużej, tego sobie zawsze życzymy, ale trzeba stanąć w prawdzie i uświadomić sobie, że przyjdzie i ten dzień, który będzie naszym dniem ostatnim i będziemy stawali przed Bogiem, by zdać sprawę z życia swojego. I dlatego dzisiaj modlimy się za Renatę, by dobry Bóg darował jej wszystkie winy, grzechy, słabości, które miała na skutek ludzkiej ułomności, ale prosimy Boga Miłosiernego, by przyjął ją do chwały nieba. Tak samo dzisiaj módlmy się też za siebie nawzajem, byśmy dobrze, mądrze, odpowiedzialnie przeżywali każdy nasz dzień, by chwała nieba, o którą dzisiaj modlimy się dla Renaty, stała się również kiedyś i naszym udziałem. I tego życzę Wam i sobie. Powstańmy teraz i pełni wiary i nadziei.